Thank you.
Państwo, zanim usłyszymy następny utwór, chciałbym wyjaśnić, dlaczego tak skomplikowany i długi tytuł tego koncertu, 20 powodów, wyrwać Poliwiano. To była bardzo niesamowita postać świata opery XIX wieku, urodzona Hiszpanka. Całe życie spędziła praktycznie w Paryżu. I miała niesamowite szczęście, dlatego że urodziła się w rodzinie z niesamowitą tradycją operową. Utwory, które w tej chwili usłyszycie, pierwszy to jest utwór, który napisał jej ojciec. Bardzo słaby tenor. Wykonał on premierę Don Giovanniego w Nowym Jorku.
podczas gdy jej mama wykonywała, on był donatariem, mama i starsza siostra wykonywały dwie partie Anny i Elwiry, a ona siedziała na kolanach na Pontego, który napisał libretto tej opery. Taki miała start. Rossini napisał dla jej taty partię Lawiny z Królika Sybirskiego. Stąd też ona też po prostu kontynuowała tradycję i została słabą śpiewaczką. Umierając, bardzo długo żyła i to było w zasadzie jej szczęście, dlatego że pod koniec życia pisali do niej kompozytorzy tacy jak Fore. I jak popatrzymy na zmianę, przez ile ona z tym w życiu przeszła muzycznych i wyznała kompozytorów, jest to rzecz naprawdę niesamowita. A jak była młodą śpiewaczką, uszedł kariery, Gounod pisał dla niej opery, Saint-Saëns pisał dla niej Dalile, Meyerbeer pisał dla niej opery. Liszt uważał, że grała na fortepianie równie dobrze jak Clara Schumann. Znała się z Szymonami bardzo dobrze, znała się dobrze z Jorsem i Chopinem. George Sand napisała powieść Consuelo, która mówi o Pauline Viardot. Wzorowała się na jej osobie. Także znała naprawdę wszystkie. Znała Bizeta, znała Brahmsa. I była również, nie była tylko śpiewaczką, była niesamowitą duszą teatru. W operze ludzie byli zawsze tak poruszeni przedstawieniami, że do tej pory jeszcze o nim mówimy. W tym programie każdy utwór, który Państwo usłyszą, ma jakiś związek z nią, albo był dla niej komponowany, albo napisany był przez kogoś, z którym ona była w bliskich kontaktach, bądź napisane są utwory przez nią, albo przez jego datę. Nie tak, przepraszam. Dziękuję. Ale wiem, że mamy dużo materiału do przejścia. Oh.
historia. Następny utwór, który Państwo słyszą, to Habanera. Bizet napisał Carmen i zmarł 3 miesiące po tym, jak wystawiona została po raz pierwszy w Paryżu. I była to totalna klapa. Topolino wzięła partyturę do Baden-Baden i tam z Brahmsem na 4 ręce ją zanalizowała. I Brahms ją zachęcił, żeby pojechała do Wiednia zaproponować, czy Carmen została wystawiona w Wiedniu. I tak też ona zrobiła. Okazało się, że tam Carmen odniosła wielki sukces. Później drugim teatrem na świecie był Colón w Argentynie. Stąd mieliśmy jeden utwór argentyński wcześniej. W tej chwili Carmen jest jedną z 3 najbardziej popularnych oper w repertuarze teatru na całym świecie. Tego prawdopodobnie by nie było bez Polinia do Habanera. Thank you.
Oh.
Tu des tombes avec son talent, la mort à minuit, joie à l'air des danses, et zig et zig et zag sur ce violon. Le vent d'hiver souffle la nuit et sombre, des génies et vents sortent des tilleuls, le squelette blanc bat à travers l'ombre, courant et sautant sous leur grand nacelle. Chaque autre bus à notre claquette, mais sans de danseur. À couper la cif, ça se sur la mousse, comme pour goûter danser de douceur. Zigue, 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 l'âme continue de racler sans face, un aigle soumant, à voler comme une âme sans une nuit, son danseur la serre amoureusement. Parole et le ver galant au pauvre chalon. Rer, et voilà qu'elle s'abandonne en un silet rustrite et apparent. Zigue, 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 qu'elle s'arabonde, que c'est que des morts sont dans le lama. Zigue, 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 on va de la bande, le regabade et l'ombre du vilain. La rôde, on se pousse, on fuit, le coq a son cri. La belle nuit, pour
vive la mort, illégalité. Il d'autre est bon.
Ruhe, in etwa doppelt steht, der Morgen nenne mich,
J'aperçus
Thank you.
Thank you.
Powiem tylko, że Chopin pozwolił.
Eh bien,
Vous en avez mis autant pour venir. Ah, on a cueilli de lilas. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas tous les jours, le mois de mai. Nous avons fait un bon voyage. Nous avons fait un bon voyage. Nous en retournons à tous les pas. Nous en retournons à tous les pas. Buvons du cidre à chaque village. Buvons du cidre à chaque village. Qui n'a pas les culots de lilas. Qui n'a pas les culots de lilas. Nous avons rencontré des dents en fatigue. De la pâtre les filles. Oh, les berceaux. Nous avons rencontré des oies très distinguées. Nous avons rencontré Messie et Mary Curie. Nous avons fait un bon voyage. Nous avons fait un bon voyage. C'est le premier jour du printemps. Les oiseaux s'aiment en ménage. Chacun voudrait en faire autant. Nous avons fait des découvertes. Nous avons fait des découvertes. Tous les ruisseaux d'or la chimie. Les ruisseaux d'or la chimie. Des oiseaux mille et robes vertes. Des oiseaux mille et robes vertes. Il a dit que ce n'est pas fini. Il a dit que ce n'est pas fini. Nous avons rencontré des abeilles en février. Des cigales austérées. Nous avons rencontré des vaches à robes de pire. Des chèvres en fourrure, des moutons en mouton. Nous avons rencontré sacristain et son chien. Alors, sans beau. Nous avons fait des découvertes. Nous avons fait des découvertes. Au refus du monde, dans les nids. Une rose, c'est offerte. Un vin. Nous avons fait un bon voyage. C'est le premier jour du printemps. Les oiseaux se mettent en ménage. Thank you.
Oh!